Energylandia to tematyczny park rozrywki położony w Zatorze w województwie małopolskim. Został otwarty 14 lipca 2014 roku. Jest to największy park rozrywki w Polsce o powierzchni około 35 hektarów. Posiada 15 kolejek górskich, w tym dwie kolejki w kategorii Hypercoaster. W parku, podzielonym na 5 stref tematycznych, znajduje się łącznie około 94 atrakcje, przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, w tym kolejki górskie, liczne karuzele i urządzenia ekstremalne, a także restauracje, bary i sklepy z pamiątkami oraz sceny, na których prezentowane są krótkie widowiska. Od 2016 roku w skład parku wchodzi park wodny Energylandia Water Park. W czerwcu 2015 roku w parku otwarto Roller Coaster Dragon, pierwszą polską odwróconą kolejkę górską z pociągami poruszającymi się pod torem zamiast pod nim. Kolejkę zbudowała firma Vekoma. We wrześniu 2015 roku otwarto drugi odwrócony roller coaster pod nazwą Mayan o wysokości 33 metrów, również produkcji firmy Vekoma. W czerwcu 2016 roku uruchomiono pierwszy w Polsce Coaster Formuła, czyli kolejkę górską, w której tradycyjny wyciąg łańcuchowy zamieniono na napęd elektromagnetyczny, rozpędzający pociągi w czasie 2 sekund do 80 km na godzinę, oraz park wodny Energylandia Water Park. W kwietniu 2017 roku park uruchomił roller coaster Boomerang, niewielki spinning coaster Happy Lops oraz dziecięcą kolejkę Krikus Coaster. W połowie grudnia 2017 roku park ogłosił wyniki zapytania ofertowego na 3 nowe kolejki górskie przeznaczone do realizacji najpóźniej do 2020 roku, w tym Double Launch Coaster firmy Vekoma oraz drewniano-stalowa kolejka hybrydowa produkcji firmy Rocky Mountain Construction. Park ubiegał się także o dotację na budowę kolejki górskiej typu TT Coaster, która miałaby zostać zbudowana do 2021 roku. 2 kwietnia 2018 roku w parku otwarty został Speedwater Coaster firmy Intamin. W czerwcu 2018 roku Energylandia Water Park został powiększony o strefę Tropical Fun, rozszerzającą ofertę parku wodnego o 10 nowych zjeżdżalni. 14 lipca 2018 roku otwarty został Hyperion, najwyższa i najszybsza kolejka górska typu Hypercoaster w Europie o wysokości 77 metrów. W pierwszym spadku pod kątem 85 stopni i różnicy wysokości 82 metrów oraz prędkości maksymalnej 142 km na godzinę. Kolejkę górską zbudowała firma Intamin. W dniu 27 października 2018 roku na konferencji prasowej park przedstawił plany rozbudowy do łącznej powierzchni 150 hektarów. Pierwszy etap budowy stanowić ma utworzenie nowej strefy tematycznej pod nazwą Smoczy Ogród, którego główną atrakcją jest największy na świecie hybrydowy roller coaster zbudowany przez firmę Rocky Mountain Construction. Kolejka nosi nazwę nawiązującą do materiału konstrukcyjnego – Zadra. W listopadzie 2018 roku jeden z projektantów RMG Alan Schilker potwierdził, iż konstrukcja kolejki nie będzie całkowicie drewniana, lecz zostanie ona wykonana w hybrydowej technologii Xbox Track. Potwierdzone zostało także, że kolejka pobije rekord wysokości i szybkości hybrydowej kolejki górskiej ustanowiony w 2018 roku przez Steel Vengeance w parku Cedar Point oraz wyrówna rekord kąta spadku na kolejce hybrydowej wynoszący 90 stopni. W styczniu 2019 roku magazyn branży Fish Drop, wydawany przez klub European Coaster Club, podał, że wysokość kolejki wyniesie 62,8 metra, a długość 1300 metrów. 20 lipca 2019 roku otwarta testowo została nowa strefa parku, Smoczy Ogród, a wraz z nią dwie nowe rodzinne kolejki górskie, Frida i Draken. 22 sierpnia 2019 roku
park otworzył ówcześnie najwyższą i najszybszą hybrydową kolejkę górską na świecie – Zadra. W dniach 17-19 września 2019 roku w ramach targów branżowych w Paryżu zaprezentowana została przez twórcę tematyzacji holenderską firmę Eurovision nazwa planowanej na sezon 2020 nowej strefy tematycznej parku Aqualantis. W dniu 26 października 2019 roku park oficjalnie ogłosił budowę nowej strefy tematycznej Aqualantis. Główną atrakcją strefy ma być roller coaster Abyssus. Kolejka stanowić będzie egzemplarz modelu Shockwave Plus o wysokości 38,5 metra, spadku 40 metrów oraz dwóch torach rozpędzających pociągi kolejki przy pomocy silników liniowych LSM do prędkości maksymalnej 100 km na godzinę. Wraz z ekstremalną kolejką w sezonie 2020 planowane jest także otwarcie rodzinnej kolejki kopalnianej Mine Train o wysokości około 15 metrów, również budowanej przez Wacomę. Karuzeli Disco Coaster, rodzinnej atrakcji typu Bitwa Wodna, Whirlpool Water Fight, a także tematycznej restauracji i sklepu z pamiątkami. Ogłoszono także, że od sezonu 2020 park będzie otwarty również zimą, od końca listopada do początku stycznia. W dniu 6 marca 2020 roku producent kolejek górskich firma Wacoma poinformował na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram o trwającej produkcji elementów nieogłoszonej jeszcze przez park rodzinnej kolejki górskiej, której otwarcie ma nastąpić jeszcze wiosną 2020 roku. W kwietniu 2020 roku park poinformował o przełożeniu otwarcia sezonu na 16 maja 2020 roku w związku z pandemią ówcześnie COVID-19. Termin ten był jednak wielokrotnie przesuwany. Ostatecznie otwarcie parku zostało ustalone na 6 czerwca 2020 roku. W dniu 14 stycznia 2020 roku wszczęte zostało na wniosek parku postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczącej budowy dwóch nowych stref tematycznych. Tworzonej w latach 2019-2021 strefy Aqualantis, a także nowej, nieogłoszonej jeszcze przez park strefy. W lipcu 2020 roku park przełożył otwarcie nowej strefy Aqualantis na sezon 2021 ze względu na opóźnienia związane z trwającą epidemią COVID-19. W następnych latach rozbudowa parku ma przebiegać w 5 etapach, z czego 2 polegać będą na budowie kolejnych obok otwartego w 2019 roku smoczego ogrodu stref tematycznych. Park zakłada także rozszerzenie strefy Water Park, okryty aquapark i budowę czterogwiazdkowego hotelu tematycznego. Przyjmuje się, że przynajmniej część parku otwarta będzie cały rok. W 2019 roku liczba gości to 1 600 000. Park zakładał uzyskanie frekwencji 2 milionów osób rocznie w sezonie 2020 oraz 4 milionów osób rocznie w sezonie 2024.
Hyperion. To stalowa kolejka górska typu Hypercoaster firmy Intamin w parku rozrywki Energylandia w Polsce. Przy wysokości 77 metrów, w pierwszym spadku 82 metrów pod kątem 85 stopni i prędkości 142 km na godzinę jest drugą najwyższą i drugą najszybszą kolejką górską Europy po kolejce Red Force, a także 10. najszybszą i 8. kolejką górską na świecie pod względem wysokości pierwszego spadku. Najwyższa kolejka górska Europy z klasycznym wyciągiem łańcuchowym. Po opuszczeniu stacji pociąg natychmiast rozpoczyna wjazd na główne wzniesienie o wysokości 77 metrów, na które wyciągany jest przy pomocy tradycyjnego wyciągu łańcuchowego. Z najwyższego wzniesienia pociąg zjeżdża w dół o 82 metry pod kątem 85 stopni do podziemnego tunelu. Następnie pociąg pokonuje wzniesienie o wysokości około 45 metrów z silnymi przeciążeniami ujemnymi. Po pokonaniu wzniesienia pociąg wykonuje nawrót przy pomocy figury Twist and Drive, łączącej w sobie połowę wzniesienia z ujemnymi przeciążeniami, połowę pętli nurkującej. W dalszej kolejności pociąg pokonuje niskie wzniesienie z silnym pochyleniem w lewo, a następnie drugie niskie wzniesienie z krótkim impulsem ujemnych przeciążeń. Następnie pociąg pokonuje drugie z najwyższych wzniesień charakteryzujące się przeciążeniami wynoszącymi około 4,8 g. Pociąg wykonuje drugi nawrót poprzez silny pochylony łuk zwany Panoramic Wave Turn, kolejny speed bump oraz drugi zakręt, tym razem pochylony w prawo. Pociąg zawraca w prawo, wykonuje położony nisko nad ziemią slalom, niskie wzniesienie w kształcie litery S i kończy przejazd, pokonując ostatnią górkę z przeciążeniami ujemnymi. Po czwartym zostaje wyhamowany, zawraca o 180 stopni w prawo i powraca na stację. Hyperion zajął pierwsze miejsce w rankingu European Star Awards 10 najlepszych nowych kolejek górskich wybudowanych w Europie w 2018 roku. Otrzymał nagrodę dla najlepszej nowej atrakcji w Europie otwartej w roku 2018 i otrzymał w 2019 roku nagrodę przyznawaną przez największy niemiecki klub miłośników parków rozrywki. 16 sierpnia 2018 roku około godziny 20:30 doszło do wypadku, w wyniku którego zginął 37-letni pracownik parku. Wszedł on na teren zamknięty roller coastera w celu odzyskania telefonu komórkowego jednego z gości parku, po czym uległ zderzeniu z pociągiem kolejki. W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę oraz Państwową Inspekcję Pracy nie stwierdzono nieprawidłowości ze strony parku.
Zadra. To najwyższa i najszybsza na świecie hybrydowa, stalowo-drewniana kolejka górska typu Hypercoaster, otwarta 22 sierpnia 2019 roku w parku rozrywki Energylandia w Polsce. Zbudowana przez amerykańskie przedsiębiorstwo Rocky Mountain Construction przy współpracy z europejskim przedstawicielem firmy Vacomo. Pierwszy egzemplarz modelu, zbudowany od podstaw, nie będący modernizacją starej drewnianej kolejki górskiej. Całkowity koszt budowy wyniósł 61,5 miliona złotych, z czego 20 milionów złotych pokryto z dofinansowania uzyskanego z funduszy europejskich. Pociąg opuszcza stację i wykonuje skręt o 100 stopni w prawo, po czym rozpoczyna wjazd na główne wzniesienie o wysokości 62,8 metra, z którego zjeżdża pod kątem 90 stopni. Następnie pokonuje długie i niskie wzniesienie z jednoczesnym lekkim skrętem w prawo, po czym wykonuje nawrót o 180 stopni w lewo w połączeniu z ujemnymi przeciążeniami i zjazdem w postaci slalomu. Przeciążenia wynoszą 4G. Po wykonaniu lekkiego skrętu w prawo pociąg pokonuje pierwszą inwersję, stanowiący wzniesienie z nieważkością, pokonywane w pozycji odwróconej z jednoczesnym przejazdem przez dwa niewielkie otwory w podporach pierwszego spadku. Następnie pociąg wykonuje skręt w lewo o 270 stopni, w połowie drogi pochylając się na zewnątrz zamiast do wewnątrz, co generuje przeciążenie ujemne, po czym skręca w prawo o 90 stopni. Przejeżdża przez kolejną dziurkę od klucza i pokonuje wzniesienie z silnym przeciążeniem ujemnym. Następnie pokonuje drugą inwersję, stanowiący pojazd na wzniesienie z jednoczesnym obrotem o 270 stopni w lewo, a następnie zjazd w prawo z nawrotem o 180 stopni wewnątrz gęstej struktury drewnianych podpór. Następnie pociąg pokonuje resztę zjazdu ze wzniesienia w dwóch etapach. Niskie wzniesienie w kształcie litery S oraz ostatnią inwersję. Skręca w lewo o 90 stopni, zostaje wyhamowany i powraca na stację. W wielu miejscach tor zbliża się na niewielką odległość do podpór kolejki, dając złudzenie nadchodzącego zderzenia z głowami pasażerów. Zadra stanowi część strefy tematycznej parku pod nazwą Smoczy Ogród, stylizowanej na średniowieczną osadę z elementami znanymi ze światów literatury fantasy. Podpory w naturalnym kolorze drewna, tor ciemnoczerwony, przód pociągu stylizuje na głowę smoka wykonaną z drewna i metalu. Ze względu na zbyt późną datę otwarcia, Roller Coaster Zadra nie mógł zostać wpisany do rankingu European Star Awards 10 najlepszych nowych kolejek górskich otwartych w 2019 roku w Europie. Nagroda za pierwsze miejsce trafiła w 2019 roku do Roller Coastera Antamet w parku Holland, zbudowanego przez tego samego producenta.